dzisiaj nogi. Jak wczoraj tutaj zmotywowałem zwierzaka, przyszedł dzisiaj dotarł. Postawiony zostałem pod ścianę. Dawał z siebie naprawdę dzisiaj wszystko. Także łydka była dobra. Na początku łydką. Na początku spięcia stojąc, więc spięcia siedząc. Tu zrobiliśmy sobie jakiś drop set i tak dalej, tak żeby mocno zmęczyć ten mięsień. Potem długowy uda na początku treningu. Staram się robić go na początku, przeważnie na początku treningu, dlatego że ta dwójka jest jednak zawsze słabsza niż ta czwórka. Więc tutaj zrobiliśmy dwa ćwiczenia. Ciężkie zginanie leżąc, ciężkie zginanie siedząc, ale jednonóż. Potem przeszliśmy do wyprostu, wymieścić czworogłowę. Też żeby wstępnie zmęczyć czworogłowy przed przysiadami. Tu zrobiliśmy też dzisiaj wyjątkowo na dużych ciężarach te wyprosty. Potem przeszliśmy do naszego głównego ćwiczenia, czyli przysiadu ze sztangą na klatce. Zrobiliśmy ich serii, nie wiem, z 7 albo z 10. No, dużo. Dużo. Się zapytałem, kiedy koniec. I na końcu przeszliśmy, żeby dopompować na wyciskanie nogami, na siednicy. No i naprawdę to już było naprawdę wszystko, na co nas dzisiaj leci. Było stać. Tu cały czas, jak widzicie, kapie ze mnie. Nie ma tak, a nie jest wcale gorąca, się mam włożyć. To jest prawdziwe. To nie są tennice w lipcu, tak, i w sierpniu. To nie jest fotomontaż. Nie. To jest real, tak, to jest zero real montażu i wszystko online. Dobra, dzięki. Dzięki za trening. Jutro, sobotę jest Tomek. To będzie prawdopodobnie mój brat. Tak. Plus przyjedzie chyba Rafał Czerski, wyjście go też na mistrzach Polski w kategorii 200 kg. Przyjedzie do nas i razem będziemy mieli krótkie trening. Do zobaczenia. Dzięki za trening. A jutro jestem Roberta Fenica. Tak, czas na klatę. Ma być rzeźnia. Tak. Zobaczymy. A teraz jeszcze trochę brzucha. Dzięki za trening. Trzymaj się. Na razie. Okay.